Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Jak udała się konferencja? Dobrze, ale jestem bardzo zmęczony. Dlaczego? Wszyscy głośno mówią, palą papierosy. W domu jest jednak najlepiej. Bo nie ma dzieci. Nie ma twojej siostry Anny. Ani twojego przyjaciela Michała. Niedługo wezmą ślub, zamieszkają razem. Właśnie. Ślub. Czy Anna zmieniła zdanie? Nie, nie. Wszystko przebiega zgodnie z planem, tylko... Co tylko? Powiedz mi, o co chodzi. Anna zaproponowała, aby uroczysty obiad dla gości urządzić u nas. Tutaj? Tak. W naszym mieszkaniu. Co za pomysł? Przecież tu jest za mało miejsc. Ale gości nie będzie zbyt wielu. Tylko rodzina i bliscy znajomi. Ile osób? No, 30, może 40. Co? To niemożliwe. Nie ma mowy. Ja bardzo lubię Michała i Annę, ale nie możemy zgodzić się na te propozycje. Ale ja już się zgodziłam. Zgodziłaś się zrobić tutaj obiad dla 40 osób? To naprawdę świetny pomysł. Anna mi pomoże. Oczywiście. Przecież wiele razy mówiłaś, że twoja siostra nie umie gotować. Myślę, że ty mi pomożesz. Świetna myśl. Ja i kuchnia. Nie ma mowy. Trudno. Zrobię wszystko sama. Może mama znajdzie trochę czasu. Mam inną propozycję. Powiedz Annie, że zmieniłaś zdanie. Przykro mi, ale naprawdę nie mogę tego zrobić. Już obiecałam. Szkoda, że nie poczekałaś z tym na mój powrót. Przepraszam, ale naprawdę nie mogłam odmówić. Przecież Anna to moja jedyna siostra. A Michał to mój kolega. Rozumiem. Ale tylko twoja siostra mogła wpaść na taki pomysł. Obiad dla 40 osób. Co za pomysł? Obiad dla 40 osób? Nic nie rozumiem. Zaraz zrozumiesz. Ciocia Ania wymyśliła, że mama urządzi w naszym domu obiad dla 40 osób z okazji ślubu cioci i Michała. 40 gości? To doskonały pomysł. Nikt nie gotuje tak dobrze jak mama. Naprawdę uważasz, że to dobry pomysł? Oczywiście. Bardzo dobry pomysł. To świetnie. W takim razie ja mam pomysł. Ty pomożesz mamie przygotować ten obiad. Może innym razem.
Bej! Bej! Dobry wieczór! A, to pan sąsiedzie. Dobry wieczór. Szuka pan swojego psa? Właśnie. Uciekł gdzieś łobuz. Nie wiem, gdzie może być. Proponuję poszukać go tam. Wszystkie psy lubią się tam bawić. Świetny pomysł. Nie pomyślałem o tym. Idę go szukać. Może pójdę z panem. Razem przyjemniej. Oczywiście. Ładny wieczór, prawda? W najbliższą sobotę muszę wybrać się na ryby. Świetny pomysł. Bardzo lubię łowić ryby. To może wybierzemy się razem. Moja żona i dzieci nie lubią łowienia ryb, więc muszę nad wodą siedzieć sam. To co, jedziemy? Dziękuję bardzo za propozycję, ale to niemożliwe. Bej! Bej! Miał pan rację, że go tu znajdę. Dziękuję za pomoc. Wraca pan do domu? Tak. A może gra pan w szachy? Tak. Bardzo lubię. Tylko żona nie umie grać. Proponuję partyjkę szachów. Jeszcze nie jest tak późno. Zapraszam do mnie. Tak, to świetny pomysł. Ale to niemożliwe. Żona nie lubi, kiedy wychodzę z domu. Może innym razem? Tak. Na pewno. Innym razem. Dobranoc. Anna zaproponowała, aby uroczysty obiad dla gości urządzić u nas. Anna zaproponowała, aby uroczysty obiad dla gości urządzić u nas. Tutaj? Tutaj? Tak, w naszym mieszkaniu. Tak, w naszym mieszkaniu. Co za pomysł? Co za pomysł? Ile osób? Ile osób? No, 30, może 40. No, 30, może 40. Co? To niemożliwe. Nie ma mowy. Bardzo lubię Michała i Annę, ale nie możemy się zgodzić na te propozycje. Co? To niemożliwe. Nie ma mowy. Bardzo lubię Michała i Annę, ale nie możemy się zgodzić na tę propozycję. Mam inną propozycję. Powiedz Annie, że zmieniłaś zdanie. Mamy inną propozycję. Powiedz Annie, że zmieniłaś zdanie. Przykro mi, ale naprawdę nie mogę tego zrobić. Przykro mi, ale naprawdę nie mogę tego zrobić. Czterdziestu gości? To doskonały pomysł. Nikt nie gotuje tak dobrze jak mama. 40 gości? To doskonały pomysł. Nikt nie gotuje tak dobrze jak mama.
Naprawdę uważasz, że to dobry pomysł? Naprawdę uważasz, że to dobry pomysł? Oczywiście, to bardzo dobry pomysł. Oczywiście, to bardzo dobry pomysł. Proponuję poszukać go tam. Proponuję poszukać go tam. Świetny pomysł. Nie pomyślałem o tym. Świetny pomysł. Nie pomyślałem o tym. W najbliższą sobotę muszę wybrać się na ryby. W najbliższą sobotę muszę wybrać się na ryby. Świetny pomysł. Bardzo lubię łowić ryby. Świetny pomysł. Bardzo lubię łowić ryby. To może wybierzemy się razem. To może wybierzemy się razem. Dziękuję bardzo za propozycję, ale może innym razem. Dziękuję bardzo za propozycję, ale może innym razem. Proponuję partyjkę szachów. Proponuję partyjkę szachów. Bardzo dziękuję. To świetny pomysł, ale to niemożliwe. Bardzo dziękuję. To świetny pomysł, ale to niemożliwe. Dwie puszki groszku. Nie, to za mało. Trzy puszki groszku. Kilogram marchwi. Za dużo. Pół kilograma wystarczy. Trzy puszki kukurydzy. Mamo, mam kłopot i potrzebuję twojej pomocy. Najmniej cztery słoiki majonezu. Ja też mam kłopot i to duży z weselem cioci Ani. I też potrzebuję pomocy. Mam propozycję, mamo. Ty pomożesz mi w kłopocie, a potem ja pomogę ci w zakupach. Doskonale. Wreszcie ktoś obiecał mi pomoc. O co chodzi, synku? Pamiętasz mamo Martę? Ta wysoka, ładna dziewczyna, która mieszka w sąsiednim domu? Tak, ta bardzo ładna. Rozumiem. Marta zaprosiła mnie do siebie na urodziny. Nie wiem, jaki prezent kupić. Musisz mi pomóc. A co kupują inni? Nie pytałem, bo inni... Marta zaprosiła tylko mnie. Trudno wybrać prezent dla nieznajomej. A przecież znasz Martę. Ale niezbyt dobrze. Może kupię jej coś z kosmetyków. Co za pomysł, mamo. Przecież każda dziewczyna używa innych kosmetyków. Trudno więc trafić. Masz rację. A może ciekawą książkę? To bez sensu, mamo. Jeszcze trudniej trafić niż z kosmetykiem. Marta sama kupuje dużo książek.
Pomyśl o kupieniu czegoś innego. Może ładna jedwabna chusta? Tak, to dobry pomysł. No widzisz? Ale na prezent dla ciotki Janki. Marta nie nosi jedwabnych chustek. Trudno cię zadowolić. Już wiem. Kup jej dobrą płytę. A może innym razem. Nie wiem jeszcze, jakiej muzyki lubi słuchać. Brakuje mi pomysłów. A co byś powiedział na coś z biżuterii? Rzeczywiście. To chyba dobry pomysł. Broszkę albo bransoletkę. Cieszę się, że ci doradziłam. A to jeszcze nie koniec. Nie rozumiem. Chodź ze mną do sklepu. Pomożesz mi wybrać prezent. Przykro mi, ale naprawdę nie mogę. Jestem umówiona za mną. Może innym razem. Jutro albo w piątek. Urodziny Marty są w sobotę. Zgoda, pójdziemy do sklepu w piątek. Dziękuję, mamo. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Marek! Teraz ja mam do ciebie sprawę. Umówiliśmy się przecież. Najpierw ja pomogę tobie, potem ty pomożesz mnie. No tak, obiecałem. W przyszłym tygodniu pójdziemy razem na duże zakupy. Obiad dla 40 osób. No właśnie. Nie jestem zachwycony, ale dałem słowo. Mam propozycję, mamo. Ty pomożesz mi w kłopocie, a ja potem pomogę ci w zakupach. Doskonale. Wreszcie ktoś zaproponował mi pomoc. Doskonale. Wreszcie ktoś zaproponował mi pomoc. Może kup jej jakiś kosmetyk. Może kup jej jakiś kosmetyk. Co za pomysł, mamo. Co za pomysł, mamo. A może ciekawą książkę? A może ciekawą książkę? To bez sensu, mamo. To bez sensu, mamo. Pomyśl o kupieniu czegoś innego. Może ładna jedwabna chustka? Pomyśl o kupieniu czegoś innego. Może ładna jedwabna chustka? Kup jej dobrą płytę. Kup jej dobrą płytę. Może innym razem. Może innym razem. A co byś powiedział na coś z biżuterii? A co byś powiedział na coś z biżuterii? Rzeczywiście, to dobry pomysł. Rzeczywiście, to dobry pomysł. Jak przygotowania do skromnego obiadu dla 40 osób? Doskonale. Marek pomoże mi w zakupach. Zastanawiam się tylko,
To nam pomoże w rozmowie z panią Wierzbicką. Rzeczywiście, pani Wierzbicka. Wyobrażasz sobie, co zrobię, gdy usłyszy naszych gości? Nie chcę nawet o tym myśleć. Co zrobimy? Nie wiem. Może trzeba iść do niej i uprzedzić o naszych planach. Ja nie pójdę, nie ma mowy. Myślisz, że ja to załatwię? To niemożliwe. Ciebie na pewno wysłucha. Jeszcze czego? Zatrzaśnij mi drzwi przed nosem. Lepiej nic nie mówmy w pani Wierzbickiej. Może nie usłyszy. Świetna myśl. I w połowie obiadu zacznie stukać do drzwi, zrobi awantury i wezwie policję. Idź do niej. Wytłumacz. Nie ma mowy. Wolę ugotować sam ten obiad, niż iść do pani Wierzbickiej. Mam pomysł. Jaki? Anna to na pewno załatwi. Co ty mówisz, Anna? Anna na pewno załatwi wszystko z panią Wierzbicką. Słucham panią. O co chodzi? Dzień dobry pani, nazywam się Anna Szczerbicka. Jestem siostrą Bożeny Grzegorzewskiej, która mieszka piętro wyżej. Grzegorzewscy? To ta hałaśliwa rodzina z dwojgiem dzieci i wielkim psem? Co to za pomysł, żeby trzymać w domu tak wielkiego psa? Za tydzień wychodzę za mąż. I co z tego? Będzie pani mieszkać z mężem razem z nimi? Nie, proszę pani. W mieszkaniu siostry chcemy tylko urządzić skromny obiad dla naszych gości. Wesele? W domu? Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Absolutnie nie zgadzam się. To nie będzie wesele, tylko skromny obiad dla najbliższej rodziny i znajomych. A co by pani powiedziała, gdyby nad pani głową hałasowało 30 osób? 40. 40? To straszne. Nie zgadzam się. Nikt nie będzie hałasował nad pani głową. Co pani mówi? Te ściany są bardzo cienkie. Będę słyszała każdy krok. Będzie pani słyszała, ale jako nasz gość. Serdecznie zapraszam panią na nasz ślub i skromny obiad. No, nie wiem. Mam nadzieję, że pani przyjdzie. No, nie wiem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem zaskoczona. To bardzo miło z pani strony. Może napije się pani herbaty albo kawy? Dziękuję, może innym razem. Bardzo mi przykro, ale muszę już iść. Bardzo żałuję. Mam dużo pracy, rozumie pani przygotowania. Miło mi było panią poznać. Mam nadzieję, że nasi goście nie będą państwu przeszkadzać. Oczywiście, że nie. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Sprawa załatwiona. No i co? Okropna kobieta, prawda? Nie, całkiem miła starsza pani. Co ty mówisz? Chyba byłaś u innej sąsiadki. Co powiedziała? Na pewno była bardzo zła. Co za pomysł, była bardzo grzeczna. Jest tylko jeden problem. Jaki? Na obiedzie będą 42 osoby. Jak to? Zaprosiłam panią Wierzbicką z mężem. Kogo? Panią Wierzbicką. Wolę zaprosić panią Wierzbicką na obiad, niż słuchać jej pretensji. Obiad z panią Wierzbicką. To rzeczywiście doskonały pomysł. Ja nie pójdę. Nie ma mowy. Ja nie pójdę. Nie ma mowy. Myślisz, że ja to załatwię? To niemożliwe. Myślisz, że ja to załatwię? To niemożliwe. Świetna myśl. Świetna myśl.
Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Absolutnie się nie zgadzam. Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Absolutnie się nie zgadzam. Co pani mówi? Co pani mówi? Dziękuję, może innym razem. Bardzo mi przykro, ale muszę już iść. Dziękuję, może innym razem. Bardzo mi przykro, ale muszę już iść. Bardzo żałuję. Bardzo żałuję. Chodźmy na lody. Chodźmy na lody. Świetna myśl. Mam ochotę na lody. Świetna myśl. Mam ochotę na lody. Co proponujesz? Co proponujesz? Koncert rockowy. Koncert rockowy. Doskonale. Uwielbiam koncerty rockowe. Doskonale. Uwielbiam koncerty rockowe. Co powiesz na kino? Co powiesz na kino? Przykro mi, ale nie mam czasu. Przykro mi, ale nie mam czasu. Może innym razem. Może innym razem. Nie rozumiem was. Macie bardzo miłą sąsiadkę. Mam propozycję, Anna. Zamieszkaj u nas kilka dni. Wtedy na pewno zmienisz zdanie o pani Wierzbickiej. Zamieszkać u was? To dobry pomysł. Mam tyle spraw do załatwienia w Warszawie, a dojazdy zajmują dużo czasu. Ale wolę swój dom. Nie lubię mieszkać w mieście. Hałas, spaliny, tłok. Masz rację. To Magda wraca z teatru. Była na przedstawieniu z całą klasą. Już wiem. Co wiesz? Wiem, kim chcę być, jak dorosnę. Teatr to wspaniała rzecz. Postanowiłam zostać aktorką. Kolejny świetny pomysł. Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Absolutnie się nie zgadzam. Świetna myśl. Bardzo lubię lody. Mam ochotę na lody. Uwielbiam lody. Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Absolutnie się nie zgadzam. Świetna myśl. Bardzo lubię lody. Mam ochotę na lody. Uwielbiam lody. Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Absolutnie nie zgadzam się. Bardzo przykro mieć sąsiadkę, histeryczkę i wariatkę, co nam ciągle psuje nerwy i brak.
pretensje ma bez przerwy. To okropna jest osoba. Mnie się także nie podoba. Ona jest okropnie nudna i złośliwa i paskudna. Ciągle krzyczy i narzeka. Jak ją widzę, to uciekam. Ciągle z nami wszczyna kłótnie. Ja się zgadzam. Ale może im się uda, czasem się zdarzają cuda. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku,